Afganki walczą o swoje prawa. Nie boimy się Afganistan. Kobiety broniły swoich praw w Heracie. Około 50 kobiet demonstrowało w obronie swoich praw w Harcie, położonym na zachodzie Afganistanu, przekazała agencja AFP. Protestujące podkreślały, że mają prawo do edukacji, nauki i bezpieczeństwa. Chcemy, by świat o nas usłyszał, podkreślała jedna z demonstrujących. Nie boimy się, jesteśmy zjednoczone, mamy prawo do edukacji, pracy i bezpieczeństwa, skandowały według relacji AFP kobiety zgromadzone przed urzędem gubernatora prowincji. Jedna z organizatorek manifestacji Friba Kabrzani zaznaczyła, że kobiety powinny wejść w skład nowo formowanego rządu. Chcemy, by świat nas usłyszał i by nasze prawa były zachowane, podkreśliła Kabrzani. Dodała, że dzięki wielu wyrzeczeniom kobiety w Afganistanie przez ostatnie 20 lat wiele osiągnęły i nie zamierzają z tego rezygnować. Boją się o przyszłość. Podczas pierwszego rządu talibów w Afganistanie w latach 1996-2001 zdecydowana większość kobiet i dziewcząt była pozbawiona możliwości pracy i edukacji. W przestrzeni publicznej kobiety mogły przebywać tylko w towarzystwie męskiego krewnego, musiały też nosić burki, które zakrywają całe ciało, w tym twarz. 15 sierpnia bieżący rok. Talibowie ponownie przejęli kontrolę nad Afganistanem. Przedstawiciele Talibanu starają się przedstawić ruch jako znacznie bardziej tolerancyjny niż w przeszłości. Według zapowiedzi talibów kobiety będą mogły pracować i uczyć się, nie będą też zmuszane do zasłaniania całej twarzy, wystarczy, że będą nosić okrywające włosy hidżaby. Pojawiały się też deklaracje o możliwym udziale Afganek w rządzie. Media informują jednak, że wiele Afganek nie wierzy w niesprecyzowane deklaracje talibów o równouprawnieniu i szanowaniu ich praw, i boi się o swoją przyszłość. Wiele kobiet obawia się wychodzić na ulicę i pozostaje w domach, pisze AFP. Znów widziałyśmy, jak talibowie bili kobiety, powiedziała agencji AFP jedna z protestujących Afganek.